Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Patryk. Dziś idziemy do królików, tych młodych dzisiaj. One akurat co jadają. No, siano trochę powyciągały. Widzicie, mam mieszankę. Jęczmień, granulat i łopatka. Taka łopatka, może nawet nie. Pszenicę na takie wiadereczko. No co? Chodź. Chodź do mnie. No chodź. No dobra. Sprawdziłem sobie gniazda wczoraj. Czy tak nie wyjmowałem ich tam. No ale tak kocuniłem i tak lekko policzyłem, to tam po 6 mają. No jeden odpad tutaj, nie? Wszystko się chowa jak na razie. Nie ma żadnego ubytku. No, akurat sobie zajada, woda jest. Zaraz tutaj będę musiał dać, przełożyć od Wojtka. A tak to wygląda. Chyba karmiła, bo jest ten. Jak byłem kilka godzin temu, to nie było. Ogólnie to u nas w Armii Mazurach jest metr. Za metr jęczmienia 100 zł. Zaraz będę musiał przynieść. To jeszcze mają 4 granulatu, nie będę dostawał samego. Samice tylko raz dziennie. A, to czekajcie, wezmę Wojtka. Kurde, tutaj trzeba donieść. No, a tutaj jak ładno. Dzisiaj bez mrozu. A nie otwieram, bo jest taka zdechłota. Sorry, odsuniem. To zaczęło rwać puch. No, wiecie. No, tak wygląda samiczki. Tutaj, no. Fajna samiczka. A podgardla je zginęło ogólnie. A tutaj się ruszają. Nie wiem, czy będzie widać, ale dobra. Nie będziemy jej stosować. Granulat ma. Czekamy na drana, wystarczy. Dla Wojtka trzeba ujeść. Porwał znowu. No, nie porwałem, dobra. Wyłączam tylko, czekajcie. O, dobra. Włączyłem latarkę, wodę nalałem do tej. O, piję sobie tam. Dobra. Siana mają. Także kurde, tak to jest. No. Tutaj ja jej rzuciłem, bo ona w ogóle najwięcej je. Muszę kukurydzy, muszę marchewki przynieść zaraz. O. Ona ma na 17 wykład. Minie jak nie wiem. I ogólnie to w niedzielę następną z tatą się ugadałem, no i robimy chyba klatkę. No i zobaczymy, czy w jeden dzień się wyrobimy z tym wszystkim. Najlepiej, żeby w niedzielę sobie porobić kołki. No, raczej w sobotę, a w niedzielę budować po prostu, skręcać. O Jezu, jak się wystraszyły. Dobra, woda jest jeszcze. Do rana starczy, ale można ciepławiej można wlać. Tutaj jest pszenica wsypana. O Jezu, co ja biorę. O kurde, jakie ciężkie. To też od czasu do czasu, tylko sam granulat dostanę. Tak to mi jest mieszanka i nie żrą mieszankę. O. Piękny. Nie wiem, czy to wiosenny, czy to ten. Pszenicy jest minimalnie, dosłownie minimalnie, bo jej prawie nic nie widać. W ogóle miałem to sypać w tą beczkę, ale sobie tak pomyślałem, że będzie znowu ciężko to wymieszać. I w ogóle. Czekajcie, bo to Wojtka. No i tak to wygląda. Także 12 młodych mam. Nie wiem, czy mówiłem. 12 tych skurczybyków. Czy tak, no. Polepsza się ten dla Wojtka oko. Także fajnie. Nie wiem, ile mu to wsypać, ale chyba tyle mu wystarczy. Bo on i tak przeżarty. Tak to wygląda. Pszenicy ma mało i dlatego tak mało daje. Ale i tak nie wolno za dużo dawać. No, się dała, teraz tak zaczęła głaskać. Tak.
pokazać. O, jak pięknie jest tutaj wydarta. O, to widzicie? Tutaj powydzierała. No i dobrze. Bo sobie ogon umoczyła. Nie wiem. Dobra, to chyba wszystko. W tym filmie. Nawet o, tam o, ściana jest mokra, ogonem przejechała pewnie. Wleciał jej tutaj. O, nawet bobek jest. O nie, to nie bobek. Dobra, to granulat. Nie wiem jak. Dobra. O, Wojtek sobie je. Tutaj jeszcze ma. Pałkę kukurydzy. Jeszcze mam wiadro, tylko pałek. Jeszcze co tego, co było, to tam... O, kurde, zajadę. O, kurde. Cukuliki. O. Dobra. No i co, wykrytniki się spisały. Także... Fajnie. Tu już jest, kurde... Czekajcie. Dzisiaj jest 21. Czekajcie, bo ja się pogubiłem, bo ja miałem powiedzieć o tym. O urodzinach Wojtka. Wojtek ma dzisiaj urodziny. No, 21 marca. Także fajnie. Od czerwca, od 8 czerwca jest u mnie. Ale teraz mnie przestraszone trochę. Bo... To system. Bo to wszystko wywalałem, otwierałem to. Ogólnie to tylko tyle może być słomy, żeby otworzyć. O, to jest za tydzień sprzątne dopiero. A może już na wyprowadzkę, może tylko tyle być. A żebym błocił. No to nic. Nie? Dziaki. Chlebka wam dam. Bo nie, jutro. Wczoraj dostaliście chyba. Chlebek jedzą tak po kramerce. Daję na 2 dni. Dobra, teraz idę po marchewkę. Mam tu w garażu. Znaczy w warsztacie. No. I tutaj będzie też budowana chyba klatka. Jak będzie słaba pogoda. No. No, tak to wygląda. Pod wiedra jedna i będzie git. No i obrana. Czekajcie, o, ostrość. Obrana. O, tak po takich małych. No, ale dobra. Wojtka trzeba będzie dościelić. Zaraz idę po słomę. Dościelę trochę mu. Słabo tutaj jest. No. Dobra, lecę, kurde, bo nie ma czasu. Szła z 15. Jest to, słońce wychodzi ogólnie. Widzicie, jak kurde utwardziłem? Suchutko se chodzę i... Co mi tutaj, no... Nic mnie przeszkadza. Trzeba najpierw odjechać. A tutaj mam jęczmień. Wczoraj przywiozłem sobie. Paszę i tutaj też zostało tyle. No. I do hojsa skarmiłem. Tam było pół wiaderka jeszcze. Dobra, wyjeżdżam wózkiem. To jest pszenica. O, wózek się spisuje. Kurde, ten wózek się rozlatuje trochę. Nie, no muszę go poprawiać. Tutaj muszę zrobić dziury. I tutaj muszę poprzykręcać, bo należało. To jest to koło, kurde, zrobione. Też mu wróciło. Ale dobra, wyjeżdżamy. No, cyk. No i właśnie, o. No, kiedyś muszę. No i teraz nie mam czasu nawet za bardzo. No, dobra. Dobra. No i jedziemy. O. Cyk. Słona jest. Dobra, ja uciekam. Widzimy się za chwilkę. I daję dla tego, kurde, naszego jubilata, czy to jak tam się nazywa. Daję słony. Podjeżdżam. No, to nie masz, kurde. No. Nie, nie będę cię woził. To głupi jesteś na to. Wojtku, może za parę ładnych latek. O, no. Trochę trudno. Ma. No i dobra, jeszcze tylko to rozwalić.
kurde. Czego ty chciałby więcej? Samiczki ci nie dam dzisiaj. Nie no, no, no ten. Nie będę się jej wpuszczał chyba nawet. Nie będę jej wpuszczał tutaj, no bo po co? Może stresować. Może za kilka dni. Dobra, jest. No tutaj ładnie sobie je. No, obrudziła sobie ten. A podgardla nie ma ani tamte. Te co się pokłóciły, to nie mają podgardla. Także fajnie dzisiaj odcinek nawet. No. Takie niecodzienne trochę obowiązki. No. Dobra. Jeszcze wjeżdżam i widzimy się potem. I po robocie. Przywieżone, pościelone, ustawione. Mogę iść spać. Dobra, jakbym się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcja, dzwoneczkiem. Na razie, cześć.